Czołem moje cebuleczki. To już jest który? Chwila, to już jest ósmy, dziewiąty, dziesiąty odcinek naszego luźnego bardzo grania w Kerbal Space Program 1.0 z kilkoma, dosłownie kilkoma, kilkunastoma modami, które jakoś specjalnie nie wpływają bezpośrednio na samą rozgrywkę. Więc tu mamy dostawę zapasów 1, tu mamy husa za 4 i one muszą się połączyć, muszą być blisko siebie. Więc muszę teraz chwilę poczekać, aż husarz obróci się wokół karbinu i będzie niedaleko KSC, w niedalekiej odległości przed KSC. Będziemy mogli wystrzelić właśnie misję do wykonania rendezvous tych dwóch pojazdów. Tylko muszę poczekać, on będzie aż mniej więcej nad kontynentem kerbalskim. Czyli teraz, to chyba, dobra, to chyba będzie dobry moment, żeby wystrzelić, wydaje mi się. Na mój gust. Mam nadzieję, że się nie mylę. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. 3, 2, 1, zapłon. Okej, spokojny dosyć start. Ale to w sumie dobrze. Mam nadzieję, że w naszej dostawie zapasów o niczym nie zapomniałem, przyznam szczerze, bo mam pewne co do tego obawy, że o czymś mogłem zapomnieć. O czymś bardzo ważnym, co mogłoby nam się w sumie przydać. W ogóle postaram się teraz przetestować, czy jeżeli teraz puszczę, wyłączę SAS, to w teorii powinno ładnie samo teraz dotrzeć na orbitę, wykonać zwrot grawitacyjny, ale widzę, że tego nie zrobiło tak jak chciałem. Chyba za małe przyspieszenie mamy aktualnie, dlatego to nie wyszło. Dobra, gdybyśmy mieli troszeczkę lepszy stosunek mocy do masy, no ale niestety nie mamy, to pewno by to lepiej wyglądało, a tak jest tak sobie średnio. Dobra, postaram się to zrobić w możliwie najbardziej wydajny sposób. Czy mi to wyjdzie? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Tak, jest to bezzałogowa dostawa zapasów. Czy zapomniałem o hajsie? Nie. Czy zapomniałem o dyszach RCS? Nie zapomniałem, ponieważ dysze RCS są zamontowane tutaj. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, jak widać są zamontowane i to wszystko będzie ładnie, pięknie chyba działać. Z dużym naciskiem na chyba. Chyba będzie dobrze działać. Dobra, gdzie? Dobra, widzę, chyba troszeczkę spóźniłem start, wydaje mi się. Mogłem troszeczkę wcześniej wystrzelić naszą konstrukcję, no ale dobra, nie trudno, mówi się trudno. Mamy naprawdę niezłą prędkość, trajektorię lotu na orbitę też mamy nie najgorszą, wydaje mi się. Więc w sumie to powinien być całkiem chyba wydajny start. Tak mi się wydaje się. W sumie zaraz to wszystko się okaże. Teraz mam, w porównaniu do poprzedniego startu Husarza 4, w przypadku dostawy zapasów mamy o wiele bardziej taką płaską trajektorię startu, która jest o wiele bardziej paliwooszczędna, że tak to ujmę, ale z kolei potrafi być troszeczkę bardziej niebezpieczna, jeżeli mamy zbyt płasko to robimy, a nie mamy pojazdu przystosowanego do takich płaskich startów, tak? Płaskich orbit, można powiedzieć. No, mamy już apoapsy na 85 km, oddzielenie. I teraz tak, pełna moc, odpalamy silnik. I teraz tak, musimy się jakoś spiknąć. Tylko żeby to zrobić, no właśnie, to mamy troszeczkę dużą różnicę. Musimy zrobić tak, 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 tak. Nie do końca tak, jakbym chciał, już mogę to zrobić, widzę. Niestety. Trudno, dobra. Zrobimy, w sumie dobra. Walić ten manewr. Zrobimy to tak, że taktujemy po swojemu, czyli zrobimy apoapsę na 100 km, na 100 km. I potem po prostu preapsę, czyli najniższy punkt zrobimy powyżej atmosfery karbinu. Ale mniej niż 100 km, żeby nasz pojazd był na niższej orbicie. I tym samym mógł właśnie dogonić husarza. Taki jest mój plan mniej więcej. Czy on wyjdzie, to się zaraz okaże, bo niestety mówię, no niestety za późno wystrzyłem, jednak troszeczkę słabo to wymierzyłem. Jak sami możecie zobaczyć, husarz 4 znajduje się 200 km od nas, czyli jednak troszeczkę zbyt późno wystrzeliłem. No ale trudno. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak to mawiają najstarsze moskity. No
Dobra, grunt, żeby nie spaść poniżej apoapsy. Będziemy mieć ładną, równą orbitkę. I na przykład macie tak, że na przykład jesteście z bliżej waszej apoapsy i już będziecie zaczynali opadać, po prostu zwiększ się kąt, w którym odpalacie, względem oczywiście karbinu, w którym odpalacie silnik, w którym macie ustawiony pojazd, wtedy będziecie lekko... Ups, dobra. Jesteśmy na orbicie prawie. I teraz tak... Dobra. Jest 70 km. I teraz musimy chwilę poczekać. O. Jesteśmy już 100 km, troszeczkę ponad 100 km. O, proszę. 5 km. Proszę. Dobra, jeżeli teraz leciutko przyspieszymy, to będziemy mieć pół kilometra od naszego celu. Nice. Widzicie? I tak się, moi drodzy państwo, wykonuje rendezvous w Kerbal Space Program. I powinniśmy już widzieć się z naszym pojazdem. Tak, 1,7 km. I z tego co widzę, zaliczyło nam kontrakt, w którym właśnie musieliśmy wykonać rendezvous dwóch pojazdów na orbicie Kerbinu. GG, well played. Jest. Hamuluj! Dostawo, hamuluj! Dobra. W ogóle dokujemy po ciemnej stronie Kerbinu. To nie jest do końca dobry pomysł, co warto powiedzieć. Dobra. O, ładnie w ogóle pokazuje teraz światełko. Dobre nakierowanie, w sumie warto dodać. I... Yes! Udane dokowanie! Trol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 o. Można w ogóle badanie EVA zrobić. Już tak... Poza tematem. Dobra. To teraz tak, w ogóle ile tych herce? W ogóle to już prawie nic herceus nie zużyliśmy, co warto dodać. W sumie dobrze. W ogóle tak rozkminiam. Tak, no w ogóle przerzućmy paliwo. Zaraz, nie mogę w ten sposób, to muszę, mam nadzieję, że w ten sposób będę mógł. Dobra, chyba będę mógł w ten sposób przerzucić paliwo. 105 jednostek, a... Nie, zaraz. 105 jednostek. O, tutaj, dobra. Out. Dobra. I teraz to... Out. Dobra, tylko teraz jest taki patent, bo jednak wypadałoby trochę zostawić tutaj paliwa, żebyśmy mogli to deorbitować w teorii, nie? Że to nie byłby zły pomysł, żeby deorbitować to. Zastanawiam się, czy nie wyrzucić tych RCS-ów. W sumie te RCS-y nie są nam potrzebne. Nie potrzebnie w sumie dałem RCS-y w tym pojeździe. Wystarczyło, że RCS-y byłyby w tym pojeździe, nie? Dobra. Pozbądźmy się RCS-ów, które są w... niepotrzebne tutaj. O. Okej. I odczepmy cały pojazd. Cały kompleks, że tak to ujmę. Oddokuj. Dobra. Zostało nam 280 metrów. Chyba powinno wystarczyć, żeby zdeorbitować to. Podejrzewam. Deorbitacja. Tak. Aż nadto dałem paliwa, żeby to zdeorbitować. Luzik. Więc to się tam spokojnie teraz zdeorbituje, a my mamy ponad 3,5 km dostępnego przyspieszenia w naszym pojeździe, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Mam tylko nadzieję, że te spadochrony zadziałają, bo w sumie tego nie testowaliśmy, że te spadochrony zadziałają, więc może być zabawnie. Dobra,
Coś jeszcze? Zaraz powinien księżyc się pojawić. Wow, wow, księżyc, 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 odpalamy! Odpalamy! Odpalamy silniki! Odpalamy silniki, bo księżyc jest na horyzoncie, a nawet już ponad horyzontem. I prawie to przegapiliśmy. Dobra. Wszystko. Wydaje mi się, że bangla. Wykonujemy transfer na księżyc. Zostanie nam jeszcze wtedy sporo paliwa do lądowania. Czyli dobrze wymierzyłem, że tą całą sekcją będziemy wykonywać właśnie ten wspomniany transfer. A także lądowanie. Dokładnie tak. Tylko nie pomyślałem o jednym. Nie zamontowałem żadnego oświetlenia, które mogłoby się przydać przy lądowaniu. No to będziemy musieli, niestety czy niestety, lądować w jakiejś oświetlonej okolicy na Moonie. Na to by wyglądało. Na to by, moi drodzy państwo, wyglądało. Okej, okay, już przyspieszyliśmy jakieś 400, niecałe 400 metrów na sekundę, czyli połowa roboty za nami. I za chwilkę nasza orbita powinna się na tyle zwiększyć, że będziemy mogli zakończyć wykonywanie udanego transferu na księżyc. Tak. Tak, tak, tak. No. No dawaj, dawaj silniczku, dawaj, działaj silniczku, działaj! Nie rób sobie jaj, tylko działaj. Działaj mój silniczku najdroższy, działaj. Dobra, 2800 metrów na sekundę, prędkość orbitalna. I za chwilkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik. I zaraz będzie 3000 metrów na sekundę. Przy 3000 już mamy praktycznie gotowy transfer na księżyc. Jest. Jest, jest, jest. Dobra, teraz tylko ładną trajektorię orbitalną wokół księżyca sobie ustanowmy. No, 46 km. Wydaje się chyba całkiem sensowną wysokością, a może nawet więcej dajmy, znaczy w sensie mniej, 20 km. O, super. Mi się taka wysokość orbity nad Moonem jak najbardziej podoba. Więc teraz pora na przebycie tego transferu. Przyłączmy widok na husarza. O, możemy jakieś badania porobić, co ciekawe. Na wysokiej orbicie wokół Kerbinu. A, może na te badania wyślijmy. W sumie po co mielibyśmy je przechowywać? Badanie EVA na dużej orbicie. Okej. Okay. Badania termometrem, badanie... Dobra, Mystery Goo i materiał zostawimy. Wyjdźmy w sumie. I zbierzmy te badania. Otwórzmy to. Zaraz, gdzie są w ogóle te, Jesus? O, tutaj będzie? O, take data. Super. Do środka. I lecimy na księżyc. Ładne 21 km nad Moonem. Całkiem ładna orbitka i możemy oczywiście kolejne badania porobić, w tym wypadku badania na wysokiej orbicie wokół Moona. Raport załogi, pyk. W sumie moglibyśmy go wysłać od razu. O, od razu go wyślijmy. Raport Kerbala na wysokiej orbicie. Chowamy się. Skan temperatury. Weźmy Dorionem. Okej, okay, dobra, wracamy do środka.
abordażujemy, że tak się wyrażę. No i dobra, teraz musimy skoczyć do Periapsy i w Periapsie wyhamować naszą orbitkę. Dobrze, coś zimnego się tutaj dzieje nam. Co tu się dzieje? Jakiś... A, transfer chyba na Moho się zbliża, wydaje mi się. Ale na Moho na razie nie liczymy, więc ten transfer na Moho nas w sumie zbytnio nie interesuje. O, dobra, raport załoganta. Pyk. I skan temperatury. Zabierzmy to kerbalem. Okej, zabrane. Włazimy do środka. I przygotowujemy się do hamowania. Na orbicie Moona. A następnie do lądowania. Dobra, jeszcze chwilka do Periapsy, w której będziemy właśnie wykonywali hamowanie. Pamiętajcie, żeby zawsze wyrównywać orbitę albo w Periapsie, albo w Apoapsie, bo wtedy będziecie mieć ładnie wszystko ustawione. I także hamowanie, tak najważniej mówiąc, hamowanie w Periapsie. W ogóle wykonywanie jakichkolwiek manewrów orbitalnych w Periapsie jest zawsze najbardziej efektywną metodą. Jakby ktoś nie wiedział, taka drobna uwaga. Dobra, hamuluj, 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 husarzu. Najdroższy. 100 km, 60, 40, 20, nie zaraz, 25. Dobra, może być w sumie. W sumie, to jest co to za raport możemy zrobić? Aha, nad różnymi biomami przecież Księżyca także można robić raporty. Nie tylko po prostu na niskiej orbicie. Nie tylko na niskiej orbicie, ale także po prostu nad różnymi biomami Księżyca. Zapomniałem już o tym na śmierć. Można dużo badań ogólnie porobić w sumie de facto w ten sposób. Dużo nauki pozdobywać. Zróbmy może jedną pełną orbitę wokół Moona, żeby właśnie te badania porobić i wtedy pomyślimy o lądowaniu. To co mamy? Tu mamy Midlandowy krater. Tu mamy krater Farside. Czyli powiedzmy, że daleki krater. No dobra, i chyba wszystko już mamy zrobione tutaj, widzę. Raczej. Dobra, to teraz, wiecie co? Ja myślę, że wylądowanie w tym kraterze to nie byłby zły pomysł. Akurat tak ładnie się, naprawdę tak ładnie się ułożył, nie? Żeby w nim wylądować właśnie. Dobra, więc trzeba wyhamować. Po przeciwnej stronie tego krateru wyhamowujemy naszą orbitę. Dobra, 6 km wydaje się całkiem okej trajektorią, żeby to wyhamować i wylądować. No możemy jeszcze szybko badanie jedno zrobić z lowlandsów. Polarnych lowlandsów tutaj? Ciekawe. Matko, on wie, że nam ogólnie mocy starczy do lądowania w sumie, ale wydaje mi się, że powinno starczyć nam tej mocy. Śmocy do lądowania. Dobra, przygotujmy się do hamowania. Trochę zaczyna nam brakować prądu, ale zaraz wejdziemy na jaśniejszą stronę Księżyca i będziemy sobie podładowywać baterię za chwilkę. No, do Periapsy jeszcze mamy 4 minuty, jest i słoneczko. Zaraz powinniśmy zobaczyć krater, w którym będziemy lądować prawdopodobnie. Za tymi kanionami będzie ten krater. Troszeczkę jesteśmy tuż nad powierzchnią. Dobra, hamulujemy w takim rozrachunku. Mam szczerą nadzieję, że starczy nam mocy, przyspieszenia na pewno, ale mocy
żeby prawidłowo wyhamować tutaj te nasze lądowanie. Może odpalmy nóżki już od razu, żebyśmy potem nie zapomnieli. No i dobra. Oczywiście na czacie Wołty jebnie. Kochani czatownicy, co bym zrobił bez was? O, widzę, że TWR na poziomie 5,5 to w zupełności wystarczy do lightowego lądowania, widzę. Dobra, i teraz taki mały tutorial z lądowania na Moonie i na innych ciałach niebieskich. Najpierw wyhamujcie waszą prędkość horyzontalną, czyli waszą prędkość orbitalną. To do tego warto mieć dosyć duże TWR, żeby wyhamować najpierw prędkość horyzontalną, czyli poziomą, a dopiero potem, jak już wyhamujecie waszą prędkość poziomą, hamujcie w pionie. I to jest najprostsze praktycznie lądowanie, jakie tylko można wykonać. Więc tu mamy naszą prędkość horyzontalną, 30 metrów. Zaraz wyhamujemy ją całkowicie i przejdziemy do hamowania prędkości wertykalnej, czyli poziomej. Tak jak teraz właśnie możecie zobaczyć. No i teraz wylądowanie to będzie praktycznie formalność według mnie. 80, opadamy z prędkością 80 metrów, może trochę zwiększmy moc, bo trochę za szybko opadamy. Nawet zdecydowanie za szybko opadamy. O Jezus. Będzie blisko. Dobra. Spokojnie. Okej, dobra. Przez chwilę się martwiłem, ale jednak wszystko jest ok. Przez chwilę miałem Pietra, że jednak Wołt jebnie. Przyznam szczerze. I... Touchdown! Uhu! Nie przewróć się. Nie przewróć się, dziadu jeden. Zabraniam ci przewracać się. Dobra, wspomogę się RCS-ami. Dobra, poróbmy szybciutko badania. Fajnie byłoby jeszcze flagę zrobić. Ale coś szczerze, mógłbym trochę zaryzykować za dużo. W ogóle energia nam się elektrycznie kończy. Trochę się gibamy. Ups. Dobra. To nie jest wystarczająco płaski teren do lądowania, widzę. Potrzebujemy bardziej płaskiego terenu do wylądowania, żeby wyjść Kerbalem. Wyłączmy amortyzację, może to nam pomoże lepiej utrzymać pion. I... utrzyma się. Mam z tego pewne obiekcje, ale sprawdźmy. Dupa. Nie utrzyma się. Za duża jest ta konstrukcja, ewidentnie. Ewidentnie trochę za dużo stworzyłem tę konstrukcję. No dobra. Chyba flagi nie zrobimy. Niestety flagi nie zrobimy z tego, co widzę. Ale na pocieszenie jest to, że przynajmniej zostanie ta dolna część, ponieważ do powrotu przewidziana jest tylko górna część. Dobra. Trudno, rozdzielenie. Trzy, dwie, jedna, zapłon, hello. Miało wyjść ładnie, wyszło jak zawsze.
Nóżki wystarczyło dać wyżej. Tak, nóżki wyżej. O Boże. Dobra, wyrównajmy orbitę na 13 km. Okej. Dobra, i teraz zaplanujmy sobie ładny powrót na Kerbin. 5, 4, 3, 2, 1, zapłon. Dobra, wykonajmy teraz jeszcze małego sprawdzenia. Jak to wygląda? Potrzebujemy jakieś tych 30 km nad Kerbinem wejścia w atmosferę. O, 31 km, super. Dobra, Dorion. Trzymamy za ciebie, mój drogi, kciuki, żeby to wszystko poszło według planu. Husarz 4. No, bo teraz tak na... Nie mogę znaczyć, ale gdzieś tutaj powinien być ten nasz złomek, który zostawiliśmy na Księżycu. Wydaje mi się. Dobra. Przyspieszamy czas i lecimy na Kerbin. Miałem się uczyć do matury z fizyki. Burosu, no to w sam raz, w sam raz. Matura z fizyki, Kerbale. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza się. Dobra, tylko tak, zrobimy jeszcze coś takiego. To zamkniemy. Nią wyjdziemy. Zbierzemy badania, jakby to wybuchło, jakby coś temu się złego stało. Tak samo pozabieramy badania stąd. O, w ogóle wchodzimy w atmosferę. Wypadałoby już się powoli chować. Tak, zdecydowanie wypadałoby powoli się chować. Dobra, zamykamy wszystko. I hamujemy. Dobra. Tak zwany gites majonez. Rozdzielenie. No i mamy nadzieję, że nic nie wybuchnie. Tak. Problem jest taki, że nie mamy prądu. To może być trochę problematyczne. Brak prądu może być trochę problematyczne. Rzeczy zostały na RCS-y, więc tyle dobrego. Ale w sumie nie wiem, czy to nam wy... O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Przepraszam za brzydkie słowa, ale o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Oh my god, 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 oh my god! Się dobrze nie skończy. To się dobrze nie skończy. Dorion, trzymaj się. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, że to przeżyjesz. Jak nie ty, to kto? Gdyby nie to, że straciliśmy... Gdyby nie to, że straciliśmy... energię... Może i to by tak się nie skończyło źle. No ale niestety straciliśmy energię. Błagam cię, przetrwaj to. Przetrwaj to, błagam cię. Spróbuję wyhamować spadochronem, chociaż to może być cały pomysł. Nie, dobra. To może być cały pomysł. O mój Boże.
To się dobrze nie skończy. Hamuj! Dorian, hamuj! O, zaczynamy się przegrzewać. To niedobrze. Spróbuję odpalić spadochron, może to nas uratuje. Może nie. Hamuj! O Boże. Trochę Dorian się nagrzał. Ale chyba przeżył. Nie wiem jakim cudem, ale to przeżyliśmy. Na to by wyglądało. Chyba. Ciekawe. Co najmniej zastanawiające. Będąc szczerym. O, spadochron urwał. To niedobrze. Mamy na szczęście jeszcze drugi spadochron, ale czemu go urwało? Dobrze, że mamy jeszcze drugi spadochron. Dobra. Jest. Działa. Nie urywa się. Mam już dobre spadochrony zamontowałem. Chyba tak. Chyba dobre. Chyba dobre. W sumie to nie wiem. Będzie czuję, że będzie ciekawie. No, w sumie wyhamowuje nas. Bądź co bądź. Więc może wyhamuje nas całkowicie też na tych 600 metrach. 500. Okej, będziemy lądować bokiem. 6 metrów na sekundę. Trochę szybko, ale być może nic... Być może nic nam się nie stanie. SAS OFF. Czy SAS jest włączony teraz, czy włączony, to nie ma żadnego podosłownie wpływu, bo... Jezus Maria. Jest! Jest! Udało się! Udało się! Może nawet badania porobić. O Boże. Dorian, jesteś boska. Yes. Yes. Cud nad Krybinem. Czy ja właśnie zdobyłem 700 punktów? Mój Boże! Oh my god! WTF! 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 Zajedwabiście. Najkaczec mówiąc, zajedwabiście. I to ja, proszę Państwo, rozumiem. 600 nauki zdobyliśmy z tej misji. 600 nauki! Nice.